29 propozycji do sfinansowania z suwalskiego budżetu obywatelskiego znalazło się na tegorocznej karcie do głosowania. A głosowanie rozpoczęło się 21 czerwca. Czas więc pochylić się nad wyborem. Wśród propozycji zakwalifikowanych do plebiscytu znalazły się najróżniejsze pomysły. Od najczęściej zgłaszanych chodników, parkingów czy placów zabaw służących dzieciom, po projekty zdrowotne lub służące rozrywce. Ale są też kontynuacje takich akcji jak Poukładaj sobie raka czy nowość Uratuj głuchego. Próba bliższego zapoznania się z proponowanymi pomysłami, pomimo uruchomienia specjalnej strony o suwalskim budżecie obywatelskim, może jednak rozczarować tych, którzy chcieliby dowiedzieć się o pomysłach więcej. Chociażby wspomniana akcja Uratuj głuchego opisana została tak enigmatycznie, że konia z rzędem temu, kto odgadnie, na co konkretnie mamy wydać publiczne środki i co one zmienią w aktualnej rzeczywistości osób z deficytem słuchu. W ten, jak i każdy z projektów umieszczonych na stronie poświęconej suwalskiemu budżetowi obywatelskiemu, można kliknąć, aby uzyskać więcej informacji. Po kliknięciu czeka nas jednak poważne rozczarowanie. Krótki opis i opis to dokładnie to samo. Jedyna dodatkowa informacja to mapka z lokalizacją przedsięwzięcia i link do plakatu, z którego wynika po raz trzeci dokładnie ten sam, równie krótki, co enigmatyczny przekaz. Wartości poszczególnych projektów są bardzo zróżnicowane, od kilku tysięcy do nawet 1,5 miliona złotych. Głosowanie w tym roku jest w dwóch formach. Papierowe karty można po wypełnieniu wrzucić do urn ustawionych w ratuszu, akwaparku i plazie. Głosowanie elektroniczne dostępne jest na stronie www.suwalki-budżet-obywatelski.org. Potrwa ono do 10 lipca. Prawo do oddania głosu na maksymalnie 3 projekty ma każdy mieszkaniec Suwałk, ale w przypadku tych, którzy nie mają ukończonych 18 lat, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego. Jej treść znajduje się na drugiej stronie karty do głosowania.